Cześć! Jesteśmy u sęków tak, jak było obiecane. I z jakichś większych wydarzeń, no to tutaj Marilyn będzie się stawała staruszką. No i Clover jest zakochana po uszy po prostu w robowiczu, a on, mimo że z tego co pamiętam, sam zaczynał, to on tych uczuć do niej nie ma i. Mm, no. Jak widać, <laughs> um, on ma niezłą chemię całkiem z Marilyn i jak, jak ja to teraz zobaczyłam właśnie, jak weszłam do tej rodziny, to tak pomyślałam, kurde, Maryla pewnie totalnie będzie z Robowiczem, jak Heliantus umrze. To się samo stanie, ACR mi to zrobi. Chyba, że do tego momentu Robowicz się faktycznie zakocha w tej e, Clover, w ogóle Typiara miała nie mieć nic. Żadnych romansów miała nie mieć, tylko przyjaciół zdobywać i ewentualnie sobie jakieś dziecko simoroślowe zrobić, jakie się tam zachce, um, jak będzie dużo starsza i, i tyle. Ale nie, oczywiście musiała się zakochać w kimś, przecież to zawsze tak jest. Robowicz był na parceli publicznej w tym samym czasie co Tina i byli tak ogólnie blisko siebie tam, ale nie poznali się. A Oksalis to sobie tam szyje, maluje i żyje. Chce popływać. Jak blisko burmistrza jest Grace? Tak się zastanawiam. No jeszcze trochę, ona tam jest chyba na czwartym poziomie czy coś. Więc Heliantus na pewno nie będzie na razie na emeryturę przechodził. Jak już się um, pojawia faktycznie Sim, który dojdzie do tego ostatniego punktu um, kariery politycznej. O, no proszę, coś tutaj się zaczyna. Robowicz po prostu dużo później no jest robotem, więc też muszą mu się zaktualizować te uczucia, no nie? Tak, jak już jest jeden Sim, który faktycznie zostaje burmistrzem, to później już mam takie... Przeświadczenie, że powinien być taki ciąg, że jest jakiś potem mn, następca yy, i że ten sim może przejść na emeryturę dopiero jak ktoś inny będzie na tym stanowisku, ale nie ma się tego też co tak trzymać, no bo w tych kwitnących wzorach ja nie mam tych simów jakoś strasznie dużo, no nie, yy, um. trzymam te populacje za mordę po prostu tutaj i yy, też jeśli na przykład on będzie sam chciał iść na emeryturę, albo stwierdzę, że w sumie to chyba już wystarczy. To sobie po prostu pójdzie i spoko. Um, Hej, Tiu. Ja jeszcze muszę mu dom zbudować. Ostatnio mi się przypomniało. Psiu tak ogląda telewizję patrząc w ścianę, ale jakby się ktoś zastanawiał, to jest oglądanie telewizji. No nie, Psiulinda to nam już tutaj będzie chyba umierać w tej turze. Eee, eee taki fajny piesek. Teraz to Heliantus w ogóle ma trzy dni wolnego, prawie całą turę będzie miał wolne dni, więc trzeba mu jakieś zajęcie jeszcze znaleźć. O! Oksalisowi się załączyło, żeby do pracy pójść! Patrzę na jego osobowość. Skąd ta medycyna mu się wzięła tego? Nie wiem. Obibok pewnie przez lekko duszność, architektura, to w sumie nie jestem pewna. Ale no to jest na bazie osobowości i też, też aspiracji. jakby to, to są dwie rzeczy, które mają na to wpływ. Najbardziej to mnie bawi, że jak Sim jest bardzo zrzędliwy, to chce w kryminalnej karierze często pracować. To jest tak perfekcyjne. No nie wiem, tak. No nie pasuje mi taka klasyczna kariera. Obibok jeszcze by był niby okej okay dla niego, no ale zabierać mu czas, który mógłby poświęcać na malowanie em, szycie i te wszystkie swoje takie artystyczno-warsztatowe rzeczy. To tak średnio. Jak on w ogóle ma drugorzędną aspirację? No a, zdobywanie wiedzy. No to może ta wiedza wylazła, że ta medycyna mu się załączyła. Dobra, weź coś ułóż najlepiej popraw sobie trochę umiejętność szycia. Jeszcze tutaj mamy garncarstwo, ale to Robowicz się tym zajmuje, nie? Ale jakby Oksalis no. chciał, to jak najbardziej. On jest mega artystycznym simem i tutaj w ogóle nie ma problemu. Wszystko może robić artystycznego, co tylko mu się zamarzy. A Robowicz do pracy poszedł. On jest taki Robowicz, że do roboty też chodzi. W policji, no tak. Heliantus chce gadać z wieloma osobami. Obawiam się, że Parsley będzie w robocie teraz. Ale on miał jakieś awanse, może jest szansa, że on na popołudnie teraz pracuje w dziennikarstwie, to w sumie różnie może być. Zawsze warto sprawdzić. A wiesz co, Maryla? Nie pomagaj. Straciła punkt charyzmy. Okej. Okay. A miała jakiś w ogóle? Nie miała chyba nic, no spoko. No ale ja tu widzę, że ty tego Parsley'a to nie masz jakoś wysoko na liście. Ja go tutaj w ogóle nie widzę. Czy on gdzieś tu łazi? Nie. Okej, okay, chcesz pogadać z typem, którego nie znasz? To się dzieje, jak się um, obczaja simów na parceli publicznej i jest faktycznie pragnienie, żeby porozmawiać z tym simem, ale żeby bez tego kontekstu takie pragnienie się pojawiło, to jeszcze się nie spotkałam z tym, także to jest bardzo ciekawe. No powiem Ci, Heliantus, że Ty mógłbyś w sumie może pójść na parcelę publiczną. E, tego Jaya to Ty raczej znasz, tak jest, e, ale on jest teraz w szkole. Um, możesz pójść. Może weź to ogarni i możesz pójść na parcelę publiczną, liczyć na to, że może Parsley tam się pojawi. Pójdź do tego do tego community center, bo tam Parsley może będzie grał na pianinie, no. Wiadomo. Nie będzie na pewno, ale możemy sobie <grym> tak założyć. <grym> Jeśli go gdzieś szukać, to tam. No, nie ma nikogo z ich dwóch tutaj. O! Tina. O, jak chcesz się przywitać z Tiną, bardzo proszę. Siema. No dobra, jak już tu jesteś, to możesz poznać paru ludzi. Ty powinieneś dużo ludzi znać jako burmistrz jednak. No, z Allegrą to oni się już prawie nie znają w tym momencie. No, to już są tak stare dzieje, kiedy oni byli razem, że to już się pra prawie, że nie liczy. Um, ale oczywiście BFF zostaje na zawsze. Można tylko modem sobie to wyczyścić co najwyżej. Kijosz jego poznaj, bo macie te same włosy i on niewykluczone, że zostanie dołączony do kwitnących wzgórz niedługo. O, tutaj są szachy. Może ktoś z tobą będzie grać. Na przykład pan. Jak on się nazywa? Czy to jest ten. ten Graham? No, Joe Graham, właśnie. Ale on tylko usiadł. Weź tego może, zaproś. O! Detektywem teraz jest Robowicz A możesz na przykład podnieść to, dziękuję Robowicz Czy <CSS> ty, ty widzisz ten dym, który za tobą idzie Po prostu od pierwszej sekundy Jak tylko jednym palcem u stopy Dotknąłeś tej wody Proszę się ogarnąć, masz szczęście, że Maryla już do domu wróciła Typie I że jest jeszcze jasno No siema Aha, do, co? Okej, okay, jest z nim wszystko w porządku I jeszcze do tego... Wyrobił sobie formę. Okej, okay, nawet nie wiedziałam, że mogą. Tyle razy się już wpakował do tego basenu, że podniosła mu się forma od tego pływania. Wow, po prostu wow. Trzeba będzie chyba ogrodzić ten basen i zrobić bramkę, że on tam nie może wchodzić. A! No tak. Tak właśnie, słucham, co? No tak wrzeszczy. Myślę, że Marilyn na stare lata będzie miała takie krótsze włosy i tutaj trochę z takimi warkoczykami, no to jest fryzura z Sims 4 yy, i trochę bardziej zaakceptuje to, że ma te kręciołki swoje po mamie, no nie? Bo ona te warkoczyki cały czas nosiła. A teraz niech tak puści wolno te włosy i niech będzie siwa. Dla niej przezabawne. Tylko ten dres to chyba nie, bo jednak nie. To będzie idealne dla niej. Podobny ciuch ma y, Jenna, y, dziewczyna Kelvina, y, ale no, ona jest dorosłą, więc też tak trochę inaczej to będzie wyglądać. No i ona ma też zupełnie inne kolory tego stroju. Nie no, to jest totalna Marilyn, czyż ona zawsze takie te koszule nosiła, jak ja. No. <grych> o kurde, a widzę, że suknie y, te y, oficjalne to tylko same Simorośle. Też ci chyba coś kupię. Ej, oszukana się czuję. Owsianka z moda. Świeci się tutaj. U Parsleya się nie świeciła. <laughs> Czyli jednak da się zrobić z tych. Aha, nie, buta nie, nie kładziemy do y, sokowni. Wiem, że można zrobić z niego sok. Pamiętam, ale nie. Heliantus, czy ty łowiłeś w ogóle? Że ty masz but? No okej. Okay. Czyli jednak da się zrobić tę potrawę z y, rzeczami z lodówki, z tymi świeżymi. No, oszukana zostałam. Hej, Weston. Wysłałam Heliantusa znowu na parcelę publiczną, żeby właśnie poznał różnych ludzi. Parsli, jak dobrze, że tu jesteś. Hej. No, nie zrobione. Dobra, zrobiłeś to, chciałeś zrobić, to teraz idziemy do domu i zrobimy sobie dzisiaj chyba przyjęcie. Narobiłeś znajomości, żeby teraz, twoja córka mogła też poznać tych ludzi i się z nimi zaprzyjaźnić. Proste. Myślę, że jest to niezły biforek. Powiem Ci, Marilyn, że tobie panowanie nad gniewem może się nawet przydać, biorąc pod uwagę Twój konflikt z Tiu. Nie jest na niego teraz wściekła, ale nie lubi typa. Także może ona będzie tutaj tak zwaną większą osobą. <grym>, przynajmniej dopóki będzie miała to pragnienie. Chociaż mogę jej zablokować. Mam wolny ten, wolną kłódkę. A, tylko koniecznie trzeba. Kolegę nakarmić, jeśli mamy imprezę robić. No, sąsiada nie zje, ale jeśli jakiegoś miastowego zaprosimy, no to może być potem problem. Clover miała te. Aha, porucznik! No spoko! Clover miała te imprezy organizować, ale Heliantus akurat chce, więc i on też dosyć dużo ludzi zna, więc myślę, że to może być całkiem fajny motyw tutaj. Jenę możemy zaprosić, żeby ją tak przyjąć w naszej społeczności. Co prawda on nie zna raczej um, Kelvina. On nazwisko ma. Y, Ray jest Georgia tylko. Wszyscy przyjdą poważnie? Nawet Demi i Tina? No okej. Okay. Cherry bardzo dobrze. To jest nasza rodzinka. Dla niej to jest taka, w sumie, kuzynka po prostu, nie? Siostra cioteczna. A... Robowicz... Robowicz i Demi się nie lubią? No nie dziwię się, Demi jest jaka jest. Z każdym niech po trochu pogada, potem może do nich sobie dzwonić, żeby też dużo ludzi tutaj poznała na tej imprezie. W sumie to... Na... Aha, nawet fajnie tak Jenę samą zaprosić bez Kelvina. Nie taką podpiętą pod tego Kelvina, tylko żeby sama też tak się zapoznała z tymi wszystkimi ludźmi. Żeby tak samodzielnie tutaj weszła w tę społeczność. O, chipsy se weźmie już się czuję jak u siebie. A, a Oksalis cały czas siedział na kanapie przez ten czas. Przez całą imprezę! Teraz dopiero się obudził, że zaraz się zesra. O, Tina do niej zadzwoniła jeszcze po imprezie. Tak jej się spodobało. Oksalis, błagam cię zjedz coś, bo ten robot będzie nawalał jedzeniem znowu. O! Dobrze, to nie będziemy szyć, tylko będziemy garnki lepić dzisiaj. E Aha, dobrze, możesz to sprzedać, nie ma problemu. Dobra, jednak chyba garnki będziemy lepić rano. Oksalis się kładzie tak nad ranem bardziej, nie? On ma taki trochę y nocny tryb życia. Ma mam coś takiego, że jak są artyści, y to zazwyczaj właśnie im każe tak w nocy malować, pracować nad tymi wszystkimi rzeczami. Tak gdzieś o 4, piątej się kładą i potem tam wstają w południe czy coś. Dobra, muszę trochę zmienić ten ogród, żeby faktycznie ogrodzić ten basen, tak żeby robowisz tutaj nie mógł wchodzić. Więc musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Najtrudniejsze zawsze pytanie, która trawa to jest? Obawiam się, że żadna. Bez kitu, żadna nie wygląda tak samo. O, nie, dobra, to jest ta. I bramę dokładnie naprzeciwko tamtej. Nie mogę, bo kałuża. Pies się zsikał. Okej. Okay. No, takie trochę nasrane jest w tym tym. Ale chociaż no nasz robot będzie bezpieczny. Sam sobie to zamknij, kurde. Ale zaraz, bo nie można, kurde, bo nie można przecież dla jednego Sima zablokować drzwi. Musiałabym mieć moda na to. O Jezu, ale to jest głupie. Skoro jest wpuszczaj tylko mnie, to nie może być też nie wpuszczaj tylko mnie? Tyle się nabudowałam po to, żeby. E, w ogóle brzydko mur teraz jest, przez to, że tą bramą tam machałam na wszystkie strony. Tyle się nabudowałam, żeby się dowiedzieć, że nie mogę tego zrobić. Dobra, to na razie roboczo zrobimy tak, że tylko Clover może tutaj wchodzić, bo ona najbardziej basenu potrzebuje. A potem będę kombinować. Heliantus, czy ty masz rozum i godność człowieka? Ile można mieć jedzenia w lodówce? Robowicz rozumiem, ale ty. On po prostu szykuje się, hej Alan, do zaproszenia Parsleya i jego żony na lunch. Nie wiem, czy ona będzie mogła, ale w sumie okej, okay, będą. O, tutaj widać te różnice, że kiedy nasz Sim nie zna jeszcze tego drugiego Sima, to mamy pełne nazwisko tego Sima przy przywitaj. A kiedy go zna, to tylko imię. E, tylko chyba na parcelach publicznych to do końca nie tak jest. W sensie na parceli publicznej chyba zawsze jest pełne imię, bo Heliantus przy Allegrze miał pełne imię. A no sorry, ale Heliantus zna alergę allerg Allegrę, bo oni kiedyś byli w związku. No hej, zapraszamy na naleśniczki. Clover się tutaj jeszcze wtrąci, żeby sobie ich poznać. No i się taka mała imprezka z tego zrobiła. Parsley, Naprawdę. A te hop, to zaprosiliśmy na imprezę ostatnio, ale chyba z nią nie gadaliśmy w ogóle. Z, za samo bycie na imprezie powinien być jakiś powinny być jakieś dodatkowe punkty relacji za to, że ktoś przyszedł i tak dalej. Um, to, to chyba w trójce tak działa, że jak jest impreza dobra, to też się relacje poprawiają. E, I tutaj też totalnie tak powinno być. Hate you. Tym razem zamiast kraść nam gazetę, postanowiłeś ją sobie no, też ukraść, tylko że u nas ją jeszcze przeczytać bezczelnie. O Jezus, nakarm ktoś, tę krowę. Weź, weź ją zawołaj, bo ona będzie w nieskończoność teraz wąchana. Hej Oliver, jeszcze ciebie tu brakuje. O, no i wrogami są i tyle. Heliantus, czy ty byś mógł na przykład wyprosić tego Tiu, bo kurde popycha twoją żonę. Na typie. No i tak Heliantusowi minęły trzy wolne dni. Mocno na socjalizowaniu się. Robowicz, Robo... Halo? Kurde, bo ja jedną bramkę tylko zablokowałam, no. Proszę stąd wyjść. No, to super robowicz do pracy pójdzie z takim humorkiem. A nie możesz sobie na przykład tego przyciszyć w sobie, żeby nie słyszeć tego helikoptera tak mocno? Nie poszedł do pracy. No trudno. O, szkoda, że nie ma robotycznego króliczka, ale w sumie chociaż kolorem się dopasował. A, czekaj, włapki łapki z nim... A, nie możesz włapki łapki z nim grać, no nic. Przepychanki też spoko. Uwielbiam dźwięki, które roboty wydają podczas przepychanek. No, tutaj ciężko nad miską pracuje, a no niestety, dalej, jak wstanie, to już będzie po niej. Także wiesz, co ty już nawet tego nie napełnia i nie ma sensu. Przyjrzyjmy jeszcze się naszej dali przez chwilę. Docenimy. Cóż to jest za piękna mieszanka Maltańczyka z czymś. Z Chihuahą chyba? Ojej. No właśnie. No i tyle, no i cześć. A, okej, okay, to im się odświeżyła przyjaźń w takim razie z Hope. Jest jeszcze dla nich nadzieja, skoro ją przeprowadził z pracy. No dobra, w najbliższym czasie nikt nie będzie umierał, to możemy przenieść ten grup. No tak, myślałam, właśnie, że jak robot używa teleskopu, to wbija sobie to dosłownie w mordę. Tak, na pewno coś zobaczysz w taki sposób. Halo! Co? Dlaczego są wszyscy nie mieli wobec Merilyn? Przecież ona nic nigdy nie zrobiła, ona jest wspaniała. O co wam chodzi? A ona już ma z nią negatywną relację, Jezu, co oni się tak uparli wszyscy? Nie dadzą babie spokoju. Nie! Okej? Okay. No właśnie. Raz ją powąchał, ale potem już niestety. Jezu! Taka fajna simka, kurde, trzeba będzie ją wskrzesić. Eee, ta krowa to naprawdę no. Nikt nie będzie umierał, to możemy przenieść grup psa, no. To się nazywa zapeszanie. Ja w ogóle z automatu ją przeniosłam, zamiast y, y, pozwolić tutaj jej nawiedzać ten dom czy coś. By byłoby śmiesznie w sumie. No, ale już niech będzie. Nie, no, ja ją będę na pewno kiedyś wskrzeszać, bo przecież to jest. Kurde, nie wiem tym. Yy, Huxleyem na przykład ją wskrzeszę. Spróbuję przynajmniej. Nie po to odmładzałam cacków, żeby oni teraz zdechli. Jakbym chciała, żeby zdechli, to bym im dała umrzeć ze starości i nara. A czemu wy się jeszcze raz na nie liście? Może to jest dobry moment. Robowicza wysłałam do garnków, bo nie chcę, żeby był przy tych drugich garnkach. Oczywiście znowu ktoś jest lekko głodny i on już wariuje, żeby gotować w nieskończoność. No dobra, tutaj jest tura zagrana. I jeszcze wejdę do Demi i Alegry. Czy Alegra zna Huxleya? No, ona całkiem nieźle z tą złą wiedźmą, tą samą. Ma niezłą relację. Huxleya zna, ale z nim nie ma w ogóle relacji, więc. Zresztą nie wiem, czy on jest na takim poziomie, żeby ją nawet wtajemniczyć także trzymajmy się tej wiedźmy po prostu ona dosłownie w tym momencie do niej dzwoni znaczy rozmawia z nią jakby co, to, to już jest dawno przedawniony mit, że jak w trakcie rozmawiania przez telefon się zapisze to coś się stanie um, to jest tylko kwestia tego, że gra traktuje to tak jakby ten sim był na tej parceli i zawsze kiedy się dzwoni do kogoś to robi się taki nie, jakby niewidzialny ten sim jest na naszej parceli, no nie? to też nie jest korupcja, jakby co April Black ogólnie polecam. Więc jeśli się rozmawia przez telefon i się zapisze w tym momencie, to może ewentualnie być tylko tak, że jak wam się gra zresetuje, na przykład włożycie albo wyjmiecie jakieś mody. Albo wkładacie sobie zapisy na nowy komputer czy coś i po prostu wszyscy się zresetują, no to wtedy ten sim się pojawi na tej parceli po prostu już normalnie jako widzialny. I to może być tylko tam takie trochę dziwne. No i czasami się może coś zaciąć w tym, ale to też nie ma takiej rzeczy, której nie można jakimś badboxem czy czymś wyczyścić, naprawić, nie? Więc to, to nie jest nic groźnego. Mało co jest groźne, tak naprawdę, jeśli już to jest upierdliwe tylko. Rzecz, która naprawdę może zepsuć zapis, to jest akurat coś, co jest poza, poza naszą kontrolą w sumie. Um, warto zadbać o to, żeby gra nam się nie wyłączała za często, czyli tam 4GB patch. Może przez RPC włączać grę, chociaż mnie bardziej kraszuje, jak przez RPC włączam, nie wiem o co chodzi, ale no tak. <noise> Ogólnie nie jest mi potrzebne, ale jak raz włączyłam to faktycznie, no nawet widzieliście w odcinku, że dwa razy gra mi skraszowała podczas jednego odcinka, podczas dwóch godzin rozgrywki. To nie jest normalne. Czasami się wyłącza, ale nie jest aż tak źle. Pewnie kwestia jakichś ustawień, ale nadal. Jak nie potrzebuję, to w sumie mało mnie to interesuje. Ja nie chcę ogólnie syndromu pierworodnego wyłączać sobie w grze, bo ja go czasami użyję, także zupełnie mi nie przeszkadza, że on jest. Ale tak, warto zadbać o to, żeby gra się za często nie wyłączała, bo jeśli się wyłączy w trakcie zapisywania gry. To wtedy faktycznie może być problem. Jedne rzeczy się zapiszą, drugie się nie zapiszą, i wtedy no, może tak być, że Wam się to otycznie potem nie będzie chciało włączyć. Um, no i uważać z OneDrive'em, no nie to, co mówiłam w poradniku, jakby co przypominam, że poradnik istnieje. Będzie jeszcze piąty odcinek za jakiś czas. Zdobyć punkt umiejętności. Jakikolwiek to może być na przykład gotowanie. Nie wiem po co, bo Demi narobiła tyle żarcia. I, I ma dziesiąty poziom. No dobra, może sprzątania się nauczysz w takim razie. Ewentualnie możesz kondycji też. Chcesz też porozmawiać, to może to też zrobimy od razu. A, dobra, wszystko jej się. Wszystko jej się odmieniło. A nie możesz może zaprosić tej czarownicy? Ty do pracy nie chodzisz. Demi, przez swoje umiejętności i entuzjazm w kulinariach, ma tak dużo opcji na lodówce, że muszę. Okej, okay, że muszę kliknąć więcej, żeby się dostać do weź resztki. Bez kitu. A, jeszcze ma jakieś rzeczy od Jacka. Chyba trzeba mieć na dolnym pasku jakąś tam lepszą te relację. Ale może będzie szybciej rosnąć, jak się bardziej polubią. No dobra, lepiej chyba nie będzie. Demi już zdążyła wrócić. One w tej turze jeszcze chyba będą żyć. Jeden dzień już minął, i jeszcze tak. No, one są w jednym wieku i mają ten pasek równo, więc nie do końca wiadomo, która pierwsza, ale nadal yy, myślę, że jeszcze nie trzeba się martwić o to, że to już teraz zaraz. Ale zastanawiam się, komu oddać ten dom później. Yy, no bo okej, okay, on zostanie umeblowany, jak one obie umrą. Nie ma z tym problemu, ale Grace ma już swój dom. Silas w zasadzie też no, z ojcem po prostu mieszka i też spoko. Ten dom jest większy, więc trochę kusi jak on ma mieć trochę taką większą rodzinę, więc na tym się mogę ewentualnie zastanowić. Em, Amber zdąży pewnie być nastolatką, zanim one umrą, ale no jeszcze będzie taka młoda bardzo, za młoda, żeby ją tutaj wsadzać samą. Em, poza tym, no ona z Grace tylko mieszka i one też mają dużo przestrzeni, em, za dużo na, em, na swoje potrzeby, em, więc myślę, hmm, czy może coś z jakąś dalszą rodziną? Teoretycznie Bazyl jest jej rodziną, no nie? Trochę taką gdzieś tam daleką. A Bazyl w sumie szykował się do wyprowadzki. No, Bazyl chyba jeśli już jest najszybszym kandydatem na to, żeby w tym domu zamieszkać. Jego nie będzie za bardzo stać na ten dom, e, tak żeby go kupić, ale żeby go odziedziczyć? Czemu nie? Miejsce na dzieciaka spokojnie będzie. Jak nawet z tą robotką tam już się ten, to, to też wszyscy się totalnie pomieszczą. No kurczę, chyba najszybciej, no bo to wtedy jest ym, tam od Julki niby rodzina, więc Demi nie za dużo ma wspólnego. No Julka i Louis to tak. Oni nie mieli za bardzo kontaktu ze sobą, no nie? Mimo, że są rodzeństwem przyrodnim, ale no, kitu, to jest najbliższa rodzina w tym momencie dla Dami, która się nadaje, że tak powiem, do tego, żeby w tym domu mieszkać. No, on mógłby zostać na jakiś czas też, i mogłabym sobie go po prostu zarezerwować i. No, przykombinować po prostu, żeby ktoś kupił sobie w cudzysłowie ten dom, e, a tak naprawdę, no, po prostu go odziedziczył. E, ale myślałam, żeby te osoby dosłownie wsadzić tutaj, zanim one jeszcze umrą. Ale, jakby co, to mogę rzeczywiście zarezerwować ten dom po prostu e, i dać komuś za darmo. Czy Demi pisała książki? Ja dobrze pamiętam? O Boże, ile ona ludzi poznała. Na parceli publicznej była wtedy, kiedy Heliantus. Tak, sprzedała jakąś powieść. No to mogłaby jeszcze napisać. Jeśli chodzi o ich pieniądze w banku, że tak powiem, to mm, akurat same pieniądze to mogę komuś spokojnie dodać. No nie te tam 30 tysięcy, które one mają. I to może faktycznie być dane najbliższej rodzinie, na przykład Silesowi, który ma strasznie trudną sytuację finansową, to trochę odbierze rozrywkę rozgrywce, jeśli oni nie będą mieli tych problemów finansowych, ale. Jakby to jakoś tam podzielić na różnych ludzi i rzeczywiście, no, dać, nie wiem, po 10 tysięcy pododawać w różnych rodzinach. To by było takie realistyczne i korzystne też dla tych rodzin, nie? Bo Grace też nie ma super sytuacji finansowej teraz, jak ona ten dom Louisa musi utrzymać. I jeszcze córkę i w ogóle. Więc, no, można by było coś pomyśleć. O! Dawaj. Ha halo. Teach me. Ty czujesz? O, dobrze. No i subcie. Aha, i chcę teraz czytać komuś do spania. Baśnie o wiedźmach. No nie, ale gra! Już jej się nie podoba. Ale jednocześnie boi się wyleczenia też. No, to jest tak, miks zdobywania wiedzy z czymkolwiek innym. Kocham to. Po prostu instant regret. Demi ma te same problemy z Alegrą. O, a pani czarownica w dresie. A co będzie w tym gorsecie cały czas ładzić? No, przecież musi się czasem w coś wygodniejszego przebrać. Wcale to nie dlatego, że grała w piłkę. No, duży dom, duży dom i się skończył duży dom, bo kotła nie ma gdzie postawić. Trzeba będzie chyba na dworze. Ewentualnie to mogę ci dać faktycznie do gabinetu. To nie jest problem, zmieścić. Czy kocioł może być na balkonie? Nie, ona pewnie nie przejdzie do niego. Kawki się napije. Nieźle się rozgościła u nas ta wieźma, ona od wczoraj tu jest. Kolejną kawkę. No pewnie. No poszła sobie wreszcie. Okej, okay, alegra się strasznie zbliżyła już teraz. Także zaraz sprawdzę, jak u Demi. No, tak samo, tylko że którejś z nich się cofnie pewnie. Ja podejrzewam, że Allegra będzie krócej żyć. Kurczę, no chyba jednak Allegra nie dożyje końca tury. Dobra, Allegra, przetestuj jakiś, jakieś zaklęcie, którego się nauczyłaś. Demi na pewno nie miałaby nic przeciwko. Rah -ha. Rah -ha. Rah -ha. Nie pamiętam, co to robi. Ale dobrze, przetestowane. A, no tak. No tak. No w końcu jest wiedźmą. No różne rzeczy potrafi robić. Dzielenie się wskazówkami do hobby, no ale gra mocno się zajmowała jednak malowaniem, pracowała nawet w karierze artystycznej przez jakiś czas. Demi ma dzisiaj pracę, ale nie pójdzie. Niech wykorzysta ten dzień wolny, no bo kurczę, jeśli jedna z nich, lub nawet może obie mają umierać, no to akurat o 18 by wracały, to strasznie głupi moment. Zazwyczaj daję im wolne po prostu, jak wiem, że coś takiego się będzie działo. Niech sobie jeszcze razem posiedzą. I zaraz będzie chwila prawdy. Myślę, czy nie zmienić Alegre jednak tych włosów na te, co miała wcześniej. No bo wolałabym chyba jednak, żeby nie został na portrecie ten kapelusz czarownicy. Sukienkę może mieć. Ona i tak ma chyba taką samą jako wizytową. No i niby obie mają napełniony. Ale to jest zbadzone. Także zaraz zobaczymy. Albo o następnej pełnej godzinie. Tak, umyj sobie zęby, to jest dobry pomysł. No i co? No dobra, Alegre zabiera. No niestety, wiedzieliśmy, że to się kiedyś stanie. Jajks. No ale Demi też ma nadal zapełniony w sumie, jeśli on miałby się cofnąć, to by się wcześniej cofnął. Więc to już jest ich obu czas w takim razie. Mają 77 lat. No, na razie nie widzę za bardzo nikogo, kogo mogłabym wprowadzić już w tym momencie, także najwyżej ten dom będzie stał jakiś czas pusty i, i tak. I będę w drzewie genealogicznym szukać ym, kogoś, kto może go odziedziczyć, ale no pewnie to będzie bazyl, bo idealnie to pasuje. No, tylko teraz będę musiała poczekać, aż jej się przypomni. To jest akurat koniec tury tutaj, także się, się idealnie złożyło. Nie ma to specjalnie znaczenia. Ale ciekawe, że akurat jeszcze zdążyłam to ostatnie cztery dni zagrać. Tutaj jeszcze na Bazyla będzie czekało to żarcie w tej lodówce. Kupa żarcia. To nie tylko im do końca życia wystarczyło, ale wystarczy jeszcze na kolejne pokolenie. A u senków to już w ogóle. No dobra, jeśli wstanie i nie umrze, poczekam na jakąś tam pełną godzinę, żeby zobaczyć, bo już parę razy miała okazję i nic. E, więc no jeśli nie, no to nie. To niech se tak siedzi. A na początku następnej tury najwyżej zobaczymy. No bo może się okazać, że nie wiem, minie 18 później, już pierwszy dzień następnej tury i jej się jednak cofnie ten licznik, nie? No Demi? No nie. Ona się nigdzie nie wybiera, oprócz do kwiatków. Pewnie je powąchać. A nie, wyrzucić. Okej. Okay. Nie ma już co wąchać. Zostawić ją samą, to ona będzie po prostu sprzątać wszystko. Ostatnią szansę ci daję. No nie, to jeszcze nie jest jej czas, bez kitu. No dobrze, to w takim razie to będzie tyle na dzisiaj. Allegra jeszcze przynajmniej przed śmiercią spełniła swoje największe marzenie, bardzo konfliktujące, którego była bardzo niepewna, żeby zostać czarownicą. Nawet jedno zaklęcie zrobiła i parę składników. A Demi pewnie jeszcze zahaczy o kawałek następnej tury, a potem rezerwuje ten dom dla kogoś innego. I przed następnym odcinkiem muszę na pewno skombinować jakiś dom herbatnikom. Bo będę nimi najprawdopodobniej grać. I też Anne. Jak zwykle. Dziękuję za oglądanie, się za I widzimy się w następnym. Pa. Told me where your problems are, but I can't solve em Yeah, we gotta give it time, cause that's my problem.